Salvette Assassini. Oto druga część historii Edwarda Kenwaya. Zapraszam. Jakiś czas później Kenway został poinformowany, że Touch zaatakował brytyjską marynarkę w celu zdobycia lekarstw. Niestety Brytyjczycy mieli przewagę, więc Edward ruszył mu na pomoc. Na miejscu pilot przejął statek czarnobrodego i rozpoczął abordaż statku Brytyjczyków. Jednak na statku była tylko jedna skrzynka z lekarstwami, na skrzynce zaś była pieczęć z napisem Charleston. Miesiąc później obaj piraci spotkali się ponownie nieopodal Charleston. Kenway był zszokowany, że czarnobrody wziął kilku ludzi za zakładników. Touch odpowiedział mu, że tak jest plan, że chce wymian zakładników na medykamenty. Dopowiedział też, że tydzień wcześniej wysłał swoich ludzi do gubernatora i cisza. Edward postanowił, że osobiście zdobędzie medykamenty. Przeprowadził kawkę przez bagna i zdobył potrzebne medykamenty oraz potrzebne środki, by zrobić ich większą ilość. Touch podziękował Kenwayowi, a następnie powiedział, że zamierza udać się na emeryturę, zwłaszcza, że już niedługo schodzi mu czwarty krzyżyk i chciałby jeszcze trochę pożyć. Edward powrócił do Nassau i osiadł tam. Wkrótce do miasta przybyło Royal Navy wraz z ich dowódcą Peterem Chamberlainem oraz Woodsem Rogersem, który przybył negocjować z Vaneem, Hornigoldem i Touchem. Edward postanowił śledzić negocjujących piratów z Rogersem. Ben postanowił przyjąć ofertę, przez co naraził się na gniew Charlesa. Vane wraz z Kenwayem obmyślili plan ucieczki z Nassau. Za pomocą Brandera zniszczą brytyjską blokadę. Gdy Kenway zdobył potrzebny proch, udał się do Vane'a, który nadal próbował zdobyć żywiczą smołę. Nagle zjawił się brytyjski kapitan, który wydał swojemu porucznikowi rozkaz od Chamberlaina, by zatopić wszystkie pirackie statki z obawy o bunt. Edward udał się na galeon i skacząc z masztu zabił komandora. Następnie piraci wdrożyli swój plan, niszcząc blokadę i uciekając w stronę Wielkiej Inagui. Na Wielkiej Inagui Edward spotkał Mary Read i poinformował, że zamierza sprowadzić Toucha na drogę piractwa i że Charles Vane już wyruszył, by spotkać się z Czarnobrodym. Kiedy przypłynął na Ocracoke, usłyszał, jak Vane zawodzi się na Czarnobrody. Następnie Edward porozmawiał z Edwardem. Tak dziwnie to brzmi. O tym, że Kenway nie będzie zmuszać Czarnobrodego do powrotu. Podczas rozmowy Czarnobrody wyjawił, że niejaki Robert spływa na statku niewolniczym o nazwie Księżniczka. Gdy mieli zacząć świętować, Kenway spostrzegł dziwnie zachowującego się mężczyznę i ruszył za nim w głąb dżungli. Mężczyzna okazał się brytyjskim szpiegiem. Spotkał się ze swoim oficerem, a następnie dał sygnał za pomocą racji do ostrzału wyspy. Miasto i kilka statków stanęło w ogniu. Edward, biegnąc przez płonące miasto, dostał się do kawki i spotkał się z Adewale oraz Czarnobrodym, a następnie przypuścili atak na liniowiec. Jednak w trakcie abordażu Czarnobrody został zabity przez Brytoli, a oszołomiony Kenway śmiercią przyjaciela został wyrzucony ze statku. Powrócił na kawkę i uciekł wraz z załogą na otwarte morze. Edward poinformował Vane'a o śmierci Toucha. W trakcie rozmowy Vane zszedł na temat obserwatorium. Kenway wyjawił, że muszą odnaleźć niejakiego Roberta oraz jego statek niewolniczy. Vane powiedział, że skoro księżniczka jest statkiem niewolniczym, to pewnie pracuje dla Królewskiej Kompanii Afrykańskiej. Wkrótce wyruszyli na poszukiwania statków Królewskiej Kompanii Afrykańskiej, by wypytać ich o księżniczkę. Gdy odnaleźli jeden ze statków, doszło do starcia, w którym Vane stracił swój statek, ale udało im się przejąć statek kompanii i zdobyć potrzebne informacje. Jednak piraci nie mogli kontynuować podróży, gdyż Rackham zbuntował wszystkich piratów przeciw Vane'owi oraz Kenwayowi. Edward i Charles zostali porzuceni na wyspie Isla Providence. Po kilku miesiącach Vane oszalał, przez co doszło między mężczyznami do walki po długiej gonitwie przez dżunglę. Edward rozbroił i ogłuszył Vane'a, rzucając się na niego z budowli Majów. Jakiś czas później Edward opuścił wyspę na przybijającym do brzegu statku, pozostawiając Vane'a na pastwę losu. Pirat powrócił na Wielką Inagułę, gdzie spotkał czekających na niego Adewale, Mary Read, uwięzionego Rackhama oraz zadokowaną kawkę. Od Adewale Edward dowiedział się, że statek Robertsa będzie przebywał w Kingston oraz że przebywa tam Hornigold wraz z gubernatorem Torresem. Pirat udał się do miasta i podsłuchał rozmowy obu mężczyzn. Z rozmowy wynikło, że Hornigold wysłał jeden ze swoich statków na Principe, gdzie ostatnio przebywał Roberts. Lecz Ben zauważył w porcie kawkę i domyślił się, że Kenway ich podsłuchuje. Edward stoczył pojedynek ze starym przyjacielem, jednak musiał szybko uciekać. Uciekł na kawkę i wraz z załogą popłynęli do Afryki. Kilka miesięcy później Edward i załoga dopłynęli na Principe, aby odnaleźć Robertsa. W trakcie przeczesywania wyspy Edward natknął się na obóz, w którym przebywał Roberts. Mężczyźni zawarli układ. Kenway uwolni załogę mędrca, zaś ten pomoże w odnalezieniu obserwatorium. Edward wykonał część swojej umowy, przy okazji zabijając dwóch templariuszy, Josiah Borgesa oraz Johna Cochrama. Następnie Edward wraz z Robertsem musieli zdobyć pryzmaty z krwią. Oboje dowiedzieli się, że fiolki przebywają na jednym ze statków floty portugalskiej. Edward ukradł portugalską flagę jednego ze statków floty i dzięki niej spokojnie przepłynęli pomiędzy portugalskimi statkami. Następnie pirat oraz mędrzec zdobyli portugalski statek wraz z fiolkami. Robert przygarnął statek i nazwał Królewską Fortuną. W 19 roku Edward spotkał się z mędrcem u wybrzeża półwyspu Yucatan. Jednak nie tylko tam oni byli. Kenwaya śledził Hornigold wraz z brytyjską flotą. Edward zatopił statki nieprzyjaciela. Hornigold skierował swój ledwo utrzymujący się na wodzie statek na pobliską wyspę Santanillas. Kenway zrobił to samo, a następnie odszukał starego przyjaciela i zabił go z powietrza. Po zabójstwie Kenway udał się na Long Bay i tam spotkał z Robertsem.
Na drodze do obserwatorium stali rdzenni mieszkańcy wyspy, których Edward ogłuszył, tak by Roberts mógł na spokojnie przejść wraz ze swoimi ludźmi. U bram obserwatorium mędrzec zabił swoją załogę, swój czyn usprawiedliwił tym, że tacy ludzie łatwo popadliby w obłęd. Po dotarciu do pomieszczenia, gdzie znajdowała się kryształowa czaszka, Roberts wyjawił Kenwayowi, że za pomocą umieszczenia pryzmatu z krwią danej osoby w kryształowej czaszce można ujrzeć i usłyszeć w czasie rzeczywistym, co ta osoba widzi i słyszy. Mędrzec pokazał działanie czaszki na przykładzie Jacka Rackhama oraz Woodsa Rogersa. Edward w końcu pojął, że dzięki obserwatorium templariusze byliby w stanie rządzić światem. Jednak nie interesowało go to. Tylko czysty zysk. Nagle Roberts uderzył Kenwaya artefaktem, przez co ten spadł z platformy do wody. Zanim odszedł, powiedział, że Edward do niczego już nie jest mu potrzebny. Edwardowi udało się wyjść z obserwatorium, jednak podczas zjazdu po zboczu zranił się gałęzią w brzuch. Ledwo będąc przytomnym, dotarł na brzeg, gdzie jeszcze przez chwilę walczył z ludźmi Robertsa, jednak padł z powodu krwawiącej rany. Przed utratą przytomności mędrzec wyjawił, że kawka odpłynęła, zaś za głowę Kenwaya król wyznaczył wysoką cenę, na czym mędrzec skorzysta. W kwietniu 1720 roku w południowej dzielnicy miasta Kingston, Port Royal, Edward, jako więzień, był świadkiem skazania na śmierć Anny Bonny oraz Mary Lee za piractwo, jednak egzekucję przełożono na inny termin, ponieważ obie panie były w ciąży. W tym samym czasie na egzekucji przebywali Rogers oraz Torres, którzy zaproponowali Edwardowi wolność w zamian za informację o lokalizacji obserwatorium. Pirat nie skorzystał. 4 miesiące później Achtabaj uratował Edwarda z klatki, jednak nie to było jego głównym celem. Zamierzał uratować Annę i Mary, a Edward bardzo by mu się przydał. W zamian Achtabaj pomoże mu uciec z więzienia. Edward przystał na propozycję i dostał od asasyna parę ukrytych ostrzy. Edward dostał się do więzienia, w którym spotkał Rackhama oraz Vayna. Następnie uwolnił Anny oraz Mary, która jednak zmarła w jego rękach z powodu powikłań po porodzie. Na plaży Achtabaj podziękował Edwardowi za pomoc i oddał mu jego szaty, pomimo tego, że nie był godzien ich noszenia. Pirat popadł w depresję i zaczął pić i pić i pić. Kiedy się zbudził na kacu, był przy nim Adewale. Kwatermistrz poinformował swojego kapitana, że kawka jest w jednym kawałku oraz że odchodzi do asasynów, co też również polecił Edwardowi. Edward wyruszył do Tulum, jak zalecił jego przyjaciel. Na miejscu poprosił Achtabaja, aby ten mu pomógł odnaleźć siebie i prawdziwą drogę życia, tak jak zaleciła mu tuż przed śmiercią Mary. Rozmowę przerwał im kolejny atak żołnierzy templariuszy. Achtabaj wręczył Kenwayowi strzałkę z linką, co ten też wykorzystał do pokonania najeźdźcy. Po udanej obronie Edward, Achtabaj oraz Adewale rozmawiali o zabiciu Rogersa, Robertsa oraz gubernatora Torresa. Po rozmowie Edward spotkał się z Anny, z którą rozmawiał o wspólnym bólu po stracie bliskich, a także zaproponował jej stanowisko kwatermistrza na kawce. Anna przyjęła propozycję. Kenway udał się do Kingston, gdzie spotkał się z tamtejszym asasynem, Anto, który poinformował Kenwaya o miejscu przebywania Rogersa. Templariusz przebywał na przyjęciu. Asasyn przebrał się za włoskiego dyplomatę i ruszył na miejsce, gdzie siedząc na ławce dźgnął ukrytym ostrzem Rogersa. Ten zdradził lokalizację mędrca. Edward udał się po raz kolejny do Afryki 10 lutego w roku 1722, by odnaleźć mędrca i zabić go za to, co uczynił. Gdy ujrzał statek Robertsa, zaczął go gonić. Jednak Bartolomew nie miał szans z Kenwayem. Pirat wślizgnął się na jego statek i zabił Robertsa za pomocą strzałki z linką. Przed śmiercią Roberts poprosił Edwarda o zniszczenie jego ciała, by templariusze nie mogli go odzyskać. Edward zabrał kryształową czaszkę mędrcowi i wykonał jego prośbę, wrzucając jego ciało na pożarcie rekinom. W sierpniu tego samego roku udał się do Hawany, by zabić wielkiego mistrza. Dzięki kryształowej czaszce i pryzmatowi z jego krwią odnalazł go. Udał się do fortu, gdzie ten przebywał, jednak nie był to on, a jego podstawiony człowiek. Po chwili na miejsce przybył El Tiburon, osobisty ochroniarz Torresa. Mimo przewagi przeciwnika, asasyn pokonał templariusza za pomocą pistoletów. 1 września, unikając w dżungli strażników oraz ludzi templariusza, a także następnie pułapek, które zawierało obserwatorium, spotkał się z Torresem w pomieszczeniu, gdzie wcześniej strącił go Roberts. Edward skoczył na Laureno i zabił go. Ostatnim tchem wielki mistrz wyraził szacunek wobec przekonań Edwarda. Do obserwatorium przybył mentor asasynów wraz z Adewale i Anne Bonny. Mentor odłożył kryształową czaszkę i stwierdził, że muszą zapieczętować wejście do obserwatorium, aż nie ukaże się kolejny mędrzec. Edward wspomniał, że widział inne pryzmaty, gdy był tu z Robertsem. Mędrzec wspomniał, że zawierały krew pradawnego ludu. Mentor poprosił Kenwaya o pomoc, ten powiedział, że to zrobi, lecz najpierw chce naprawić swoje relacje z Caroline. Achtabaj podarował Edwardowi list, który przyszedł tydzień wcześniej. W liście było zapisane, że Caroline zmarła 2 lata wcześniej na ospę oraz to, że oboje mieli dziecko, Jennifer Scott. Miesiąc później Edward wraz z Adewale wyruszyli na wspólną podróż po raz ostatni. Celem podróży było odzyskanie złota z zatopionego statku Pulvora.
Gdy Edward udał się za pomocą dzwonu do nurkowania po skarb, Kafka została przyjęta przez Edwarda Lowa, parającego się tym samym zawodem co Kenway. Low zmusił Kenwaya do wyniesienia złota na powierzchnię. Edward obmyślił plan. Znalazł we wraku statku beczki z prochem. Kilka z nich umieścił w dzwonie nurkowym, a resztę beczek na statku Lowa. Gdy tylko dzwon nurkowy został wciągnięty na Kafkę, proch eksplodował, raniąc wszystkich monetami. Podczas zamieszania asasyn dostał się na swój statek i uwolnił swoją załogę. Następnie wraz ze swoimi ludźmi zmusił wroga do odwrotu. Low, nie dając za wygraną, chcąc zniszczyć Kafkę, przygotował się do strzału z armat. Jednak nagle wybuchły beczki z prochem na jego statku, przez co Low nie mógł już nic zrobić, a Edward i reszta odpłynęli na Wielką Inagułę. W październiku Edward, oczekując na przypływ swojej córki, podarował Wielką Inagułę Achtabajowi i asasynom. Adewale powiedział Edwardowi, że Rogers przeżył pchnięcie ukrytym ostrzem. Wkrótce dotarł Bryk wraz z córką Kenwaya, a następnie wyruszyli wspólnie Kafką do Bristolu, gdzie dotarli tam około roku 1723. Edward udał się spotkać ze swoją matką, jednak ta nie chciała go znać za to, kim się stał. Edward postanowił zabić tych, przez których jego życie się rozpadło. Następnie Edward spotkał Rose, służącą jego zmarłej żony. Rose opowiedziała wszystko asasynowi, co się stało z Caroline, a także, że jego teść będzie przebywać w swoim magazynie. Nocą Edward dostał się do magazynu Emmeta. Na miejscu Edward zastał Rose, która była przetrzymywana na prowizorycznej szubienicy. Gdyby nie trzymający ją Wilson, dziewczyna już dawno by się udusiła. Edward wystrzelił z pistoletu w głowę teścia, zaś Wilsona śmiertelnie zranił za pomocą noża do rzucania. Rose została uratowana. Następnym celem Edwarda był Matthew Hake, który przebywał na swoim statku Charlotte. Asasyn dostał się na statek i zamierzał podpalić Charlotte. Jednak w tym przeszkodził mu Sir Robert Walpole i Aubrey Hake, ojciec Matthew i także Templariusz. Walpole zaoferował Edwardowi ułaskawienie za bycie piratem, w zamian za darowanie życia młodemu Hake'owi. Dodał także, że to z wdzięczności za zabójstwo jego kuzyna, który zszarpiał dobre imię jego rodziny. Powiedział także, że nie musi ścigać Rogersa, który został osadzony w więzieniu i wydalony z zakonu Templariuszy za praktykowanie niewolnictwa. Edward przyjął ofertę i udał się do Londynu. Poznał tam Tessę Stevenson Oakley, od której ojca wynajmował dom. 2 lata później Edward zakupił dwór na Queen's Anne Square, a następnie poślubił Tessę, z którą w tym samym roku miał syna, Haifama. Od czasu przybycia do Londynu wstąpił do tamtejszego Bractwa Asasynów, gdzie otrzymał rangę współlidera wraz z zaprzyjaźnionym asasynem Miko. W międzyczasie podarował swoje szaty z czasów piractwa Achillesowi Davenportowi, które zostaną zmodyfikowane i przekazane kilkadziesiąt lat później jego wnukowi, Connorowi. Gdy Edward objął stanowisko współlidera, podróżował po świecie w poszukiwaniu poszlak pierwszej cywilizacji. Odkrył świątynię we Włoszech oraz pod twierdzą Alamut. Próbował odnaleźć wielką świątynię, a wszystkie zapiski na jej temat zapisywał w swoim dzienniku. Podczas jednej z wypraw Edward znalazł całun Edenu, który ukrył na terenie Londynu. W trakcie lat działania jako asasyn Edward szkolił swego syna, by mógł odziedziczyć wszystko po swoim ojcu i by w przyszłości stał się członkiem Bractwa Asasynów. Edward nigdy nie opowiedział synowi o tym, kim był przed laty. 4 grudnia 1733 roku Edward wraz z dziećmi udał się na przedstawienie do Teatr Royal, gdzie dołączył do nich jego przyjaciel i zarządca, Reginald Birch. Po spektaklu wszyscy udali się na spotkanie z Tessą do White's Chocolate House, by uczcić 8 urodziny Haifama. W trakcie powrotu do posiadłości zostali napadnięci przez bandytę, który chciał ukraść żonie Edwarda naszyjnik. Reginald zagroził złodziejowi, że go zabije, za co Edward skarcił go za zbyt pochopną decyzję. Po powrocie Edward zapytał syna, co by zrobił ze złodziejem. Haifam odpowiedział, że z początku chciał się zemścić, ale następnie powiedział, że ułaskawiłby bandytę. Edward w nagrodę podarował synowi krótki stalowy miecz. 2 lata później Edward dowiedział się od córki, że Reginald jest templariuszem. Między mężczyznami doszło do kłótni, co zakończyło się wyrzuceniem Bilcha z biura Kenwaya. 3 grudnia 1735 roku do domostwa Kenway wtargnęli najemnicy, którzy porwali Jennifer i zabili służbę. Edward, próbując ratować rodzinę, walczył z 2 pozostałych najemników, lecz został przybity mieczem w pierś i zmarł natychmiastowo w wieku 42 lat. Strój Edwarda możemy odblokować w Rogue, Unity, Syndicate, Origins oraz zremasterowanej trójce. No i to tyle z tego odcinka. Lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie. I najważniejsze, podzielcie się w komentarzu, co myślicie o Edwardzie Kenwayu. Pamiętajcie, nic nie jest prawdziwe, wszystko jest dozwolone.